Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i czwarta część skoku na Humane Labs. Valkyria przed nami. I teraz tak, mam pewien moralny dylemat, bo nie wiem, czy zapraszać ekipę z poprzedniego napadu. Nie, serio, nie wiem. Autentycznie nie wiem. Ej, moment, tak po prostu? O, czyli będę musiał z nimi, kurde. A jeszcze mam kogoś znajomego, kogoś bardziej ogarniętego. Okej, dobra, zatwierdzamy. Jest, dobra, cicho, otwarte. Teraz tak, wyślij automatycznie. Może najpierw zacznijmy faktycznie od znajomych i członków ekipy. Ej, proszę, Daria. Może będziemy mieli pierwszą okazję, żeby zagrać? Ej, przyjęte, proszę bardzo, tylko kurczę znowu teraz. Kulturalny i konwenansowy fail z mojej strony po prostu. No nie mam mikrofonu, więc się nie odezwę. Matych zaproszony również. Ej, dobra, cicho. O, 237 baranga! Dobra, no to tak jak mówiłem w poprzednim materiale. Albo mam najwyższą, albo jestem gdzieś daleko, daleko z tyłu. A, dobra. Ale jeszcze brakuje parę osób, więc z ostatniego napadu... No nie wszyscy właśnie, można z listy wybrać. Został tylko ten. A ten akurat był ogarnięty, więc zaprośmy go. Dobra, w sieci w obecnej sesji. No jak miło, więc ma dużą szansę na to, żeby dołączyć. Jeżeli poczekał troszeczkę. Dobra, i teraz tak, z bieżącej sesji znajomi. Bam. Też poszło. No ale teraz już, żeby nie czekać za długo. Automat. No Matix jeszcze może się załapie. Tam przetasowanie w dole. Same Ahmady, kurde, nie, lećcie dalej, serio. Jeżeli był jakiś, nie wiem, negatywnie ustosunkowany do Arabów, no ale jestem. Dobra, uwaga, i dołącza czwarty. Tak jest. Dobra, Matix się niestety nie załapał. Ale może się jeszcze załapie. Ten wszak odszedł. Dobra, czekamy dalej. No, kurde, więc za długo czekaliśmy. What now, W? Kurde. Ale ranga piąta. To może mu się jakoś przysłuży, jeżeli już faktycznie dołączy. No, no, jeszcze trochę, tylko ikonka się musi zmienić, a się no, dawaj. No dalej, kurde. No i pięknie, dobra, jedziemy. Valkyria, zdobycie śmigłowe jest Valkyrie. Valkyrie. Potrzebny do napadu na Humane Labs, ochrona Meriwether, trzyma go w porcie morskim Los Santos. Dobra, pilotaż helikopterów już jest mi lepiej znany niż pilotaż Hydry. Więc tutaj bez problemu mogę się pchać po prostu za stery. Dobra, styl elegancki. Niech będzie, tylko o właśnie, bardziej coś ciemnego. I teraz ta incognito, może czaszkę na łeb. Tylko jaką? No w moim stylu. Kurde, gdzie? Nie ma nic innego? Pokojowe z horroru. Zbiry designerskie, incognito. No cholera, gdzie jest ta moja fajna? Trzeba się jakoś wyróżniać. No dalej. Piechol, wszyscy czekają. Serio, wszyscy w tym momencie już czekają. Autentycznie. Kurde, Piechol, rusz tyłek za przeproszeniem. No, chciałem powiedzieć, rusz dupę. Dobra, biegnij, kit. Gotowy. No, jakoś się wyróżniasz przynajmniej. Wróciliśmy do korzeni, bo to była jedna z pierwszych masek, jakie kupiłem kiedykolwiek. No choć przypominam, że bardzo szybko kupiłem, bo lico super lamy trzeba było po prostu zasłonić. Dobra, czy tym razem moja kruma jest z tej strony? Nie, kurde, tym razem z tamtej. Ja zawsze źle trafię po prostu. Zawsze źle wybiorę. W ogóle stop, trzeba się z Darią przywitać. Ładnie. A może nawet pojedźmy razem, kid, a czemu nie? O, a przyjrzyj mi się Darii, pierwszy raz w sumie się widzimy. Chyba Dariusz. Nie, dobra, oczywiście wybór płci jest dowolny. Nie, ale serio, ten klakson... No, zamiesza trochę w warstwie audio tego nagrania. Nie, dobra, ale najwyższa pora przerzucić się na normalną kamerę, ale wielki spoiler! Ale w sumie, jakiś komizm dodaje ten klakson. Tak z Tomem i Jerry mi się skojarzył, nie wiem czemu, jakbyśmy przed czymś uciekali, ale spójrzcie na to. Kto by pomyślał, że ja będę miał taki wpływ na kogokolwiek, kiedykolwiek. Żeby ktoś grając swobodnie w GTA Online woził ten emblemat na swoim samochodzie. Normalnie, no łezka mi się wokół zakręciła aż. No, serio.
No ja bym miał milion widzów naprawdę, mógłbym się tym zająć 24 godziny na dobę. Po prostu wynająć gdzieś mieszkanie, albo nawet walić mieszkanie, studio nagraniowe. Bam, i codziennie nagrywać materiały od zmierzchu do świtu. No albo w sumie od świtu do zmierzchu, bo po co pracować w nocy, jak można pracować w dzień. Nocnym Markiem to ja nie jestem, jeżeli nie muszę być. No chyba, że sytuacja tego wymaga oczywiście. Ja, dobra, moja magisterka się nie obrazi na taką przerwę, zresztą... dwudniową przerwę ostatnio sobie zrobiłem. Pojechaliśmy ze znajomymi na weekendowy wypad nad morze. I tam miała miejsce przezabawna sytuacja, której niestety nie byłem świadkiem, bo poszedłem trzy kroki zbyt szybko, do przodu. I tylko słyszałem to z opowieści, ale takiej dosłownie, która miała miejsce no parę sekund po zdarzeniu. Jesteśmy po imprezie. Całonocnej imprezie, tańczenie, picie i tak dalej. Następnego dnia chodzimy po straganach. Kumpel przegląda stoisko z case'ami do telefonów. Tam pokrowce różne, osłonki i tak dalej. No, skacowani wszyscy jesteśmy, no tutaj nie ma się co spierać po prostu. I podchodzi do kumpla przeglądającego te właśnie case'y. Podchodzi pan sprzedawca i pyta: jaki pan ma model telefonu? A kumpel, zawiany na maksa, odpowiada: a co pani poleca? A sprzedawca najlepszy po prostu spojrzał i odszedł, nawet nie mówiąc słowa. Po prostu stwierdził chyba, że nie ma co się bawić z tym gościem. Tutaj dealu nie będzie, nie będzie handlu, nie będzie. Po prostu nie ma opcji. Kurde. Ale przez opowiastkę tą krótką zmarnowałem szansę pilotażu. Dobra. Spokojnie, wszyscy musimy tutaj znaleźć się w środku. Ej, ale możesz poczekać na gościa, wszak jest już na dole, ej. Daria, ej. Nie, naprawdę, serio. Wyląduj, proszę. Bo oni nas zniszczą zaraz. A ja tutaj możliwości strzelania mam, kurde, nikłe. Lepiej, żeby, no właśnie, koleś zasiadł za sterami tego minigana i zaczął strzelać. Bo ja tutaj naprawdę, kurczę, zbytnio pomóc nie mogę. Z tego miejsca, gdzie jestem, a tak właściwie gdzie ja jestem. No z tego miejsca powinienem być w stanie sobie chociażby postrzelać z mojego Uzi. No kurde, co jest? A ci też nie strzelają? Ech, no dobra. Widocznie nie ma jeszcze potrzeby. Chociażbym tutaj z lewej strony lutował na maksa. Kurde, no mogłem usiąść za sterami minigana, no. Chociaż tyle. A tak jedyne, co mogę robić, to wybierać dobrą kamerę dla was, żebyście widzieli, co się dzieje. No dobra, tamten już się dymi. Ale to nie Buzzard, chyba zwykły Maverick albo Frogger, więc czym oni do nas niby strzelają? No chyba właśnie, że... no... inni pasażerowie, dobra. Ale czemu ja nie mogę strzelać? Jest tak słabe. Nie, serio, w żaden sposób nie mogę się przysłużyć teraz drużynie, naprawdę? No dobra, trudno. Faktycznie pozostaje mi tylko patrzeć, czy celnie strzelają, czy nie. Kurde, zaraz chyba wyskoczę z ziemi, będę rakietami strzelał. No bo raczej w ten sposób platynki tutaj nie zdobędę. A może chociaż radio mogę ustawić? Nie, nic, kurde, autentycznie jestem totalnym piątym kołem u wozu w tym momencie. No czyli jak ktoś zginie, to będzie można mnie zastąpić po prostu kimś. Albo ja kogoś. Tak właściwie. Nie, serio, dobra, strzelacie, bo jeszcze trzy widzę tutaj nieopodal. Niektóre bliżej, a niektóre dalej, ale no... cały czas jest jakiś cel do strzelania. No lutuj, kurde, serio. Ej, ale najpierw Buzzarda. Okej, dobra, dwa strzały zgarnęliśmy. Wszyscy żyją, o dziwo. Więc naprawdę Valkyria jest, no... potężnym helikopterem z potężnym opancerzeniem. Nie, serio, ten za nami tak się czai dosyć. No. Dobra, to może ja będę pilotem, albo przynajmniej będę strzelał, co wy na to teraz. No, ja bym był za tą opcją. Valkyria uległa zniszczeniu. Ej, to może właśnie, może w mitologii nordyckiej najpierw trzeba zginąć, a później Valkyria dopiero przyjdzie. Nie, no dobra, pewnie, że tak nie działa. Szybki restart. No, dwa zabójstwa na moim koncie. Ale o dziwo najwięcej punktów reputacji wpadło. Czyżby dlatego tylko, że jestem przywódcą? Pewnie tak. No i tak w ogóle to wybaczcie mi tą anegdotę w środku napadu, tak praktycznie.
No bo niezwykle opowiadać historii z życia, które mi się przytrafiają, no ale raz na jakiś czas. Jeżeli historia jest zabawna, to czemu nie? Ewentualnie jeszcze jak kontekst sytuacyjny będzie dobry. Nie, serio, tym razem może ja. Kurde, no dobra, to przynajmniej minigun. Chociaż coś. Dobra, rozkręcić ją. Teraz tak, zbliżyć. I pięknie, wszystko już wiem gdzie jest. Teraz tylko dajcie mi przeciwnika. Nie, serio, ktoś do nas strzela, nie wiem nawet kto i skąd. Nie no, serio, gdzieś tam. W oddali. Nie no, dobra, wstańcie. O, chyba tam coś widzę. Tam w oddali. Jak to można ładnie zbliżyć, ktoś mi powie. Zresztą chyba to nie będzie potrzebne. No, o, kurde, no nie powiem, ale jakieś tam dwa strzały weszły. Szkoda, że tak mało. No, może trochę więcej, niż tylko dwa. No, ale tutaj już naprawdę minąłem się z celem. Nie, no serio, teraz robię z nich sito. Autentycznie robię z nich sito. Czemu oni jeszcze nie eksplodują? Nawet chyba pilota zestrzeliłem. No więc to się powinno, kurde, liczyć. Gdzie są te upadki z wysokości? Dobra, z której strony jest mój przeciwnik? No tak nie wiem, w którą się mam obracać. Jest tam, dobra. Prawie. Delikatnie niżej. Oj, kurde, sorry, nawet nie musisz się ruszać. No, kurde, tym drugi raz już pilota rozwaliłem, moim zdaniem. Okej, kurde, dobra, następny i tym razem już buzardy. No robi się, kochani, nieciekawie. Nie mogę zbliżyć jakoś. Lepiej by się strzelało. Nie ukrywam. No, kurde, przecież minimalnie niżej. Parę centymetrów raptem. No, o, chyba nieźle, piechol, chyba nieźle. Tango down. No i ten pozostaje tylko. Dawaj go. No, kurde, wszystkie strzały zbiera, no. Cholera, następni. Gdzie? Nie, serio, przydałaby się lepsza widoczność teraz. Dzimby gdzieś tam. Ale może być autentycznie tak daleko. Ej, centralne działko też jest? A ja z niego nie strzelałem. A, pewnie miałem możliwość, ale nie wiedziałem jak. Jak zwykle brawo, piechol. No schowaj ten telefon, to nie moment na to. Tu! Ej, chyba trafiłem w rakietę, którą próbował wystrzelić. Ale to mogą być moje oczywiście życzenia, tylko. Jak na moje pilot, znowu. Ja za każdym razem jak kogoś zestrzelę, to jest pilot, za każdym razem. Tylko jakoś nigdy nie spada helikopter czy samolot na ziemię. Dobra, z tamtej strony gdzie jest? No niby podobno w zasięgu wzroku już powinien być. A ja nic nie widzę. A krótkowidzem nie jestem. Dobra, tam jest. No. Chyba zaraz będzie w zasięgu. No rzekłbym, że już jest. Dawaj. Kurde, nieważne, z przodu, z tyłu. Ważne, żeby był z lewej burty. Jeżeli tak to można określić terminologią, powiedzmy, pływacką, okrętową. Dobra, no i super. Chyba wsio. Chyba się udało. Teraz tylko ładnie wylądować. No i aby co tu jest Walkiria? Tam była przynajmniej parę sekund temu. Wylądalając się punkt na mapie. Ale to ładnie wygląda. Ej, brakowało mi w sumie GTA. Serio. No jeżeli pod warunkiem teraz to się pięknie skończy, to pilotuję. Daria? Ej, no mogłem tą kamerę mieć, że przecież próbowałem zmienić. Kurde, no a tym wiadomo, że lepiej. No tak. Ej,
No dokładnie, więc ja naprawdę bym wyrównał lot, bo troszeczkę nam ich chwieje teraz. Serio. Mocno nam ich chwieje wręcz. Ale dobra, ale udało się. A ci. Spec od mokrej roboty. Czyli odwieź, przywieź i tak dalej, i tak dalej. Wynieś, przynieś, pozamiataj. Dobra, czyżby już pora była na skok główny? I znowu piechol na platynie. Co jest grane? Nie, serio, co jest grane? Nie wiem dlaczego. Przecież na pewno nie strzelałem najlepiej ze wszystkich. Może za to ma anegdotę opowiedziano w trakcie. Cholera wie. Ale ta maska jest świetna, naprawdę, Dario. Jeżeli to ty. A raczej tak. Dobra. Kolejna część napadu od razu? No oczywiście, że tak. Ej, ktoś tu ma nagrodę. Za głowę. Nie, no to był żart tylko, koleś. To był tylko żart. No a, dobra. Ktoś się nie zna na żartach, faktycznie. Nie, kurde, wiem, Dario. Nie musisz mnie bronić. Serio, nie musisz. Czekaj. Czekaj. O. Żeby nie było między nami nieporozumień. Luz bluz. A, moment. Aha, sorry, Daria cię zabiła po prostu. Na, no tak. Dobra, przygotowanie do napadu. Lester, bam, kontynuujemy to. Może w tym odcinku uda się zrobić cały napad. Nie wątpię, bo chyba tam jeszcze był jeden etap do zrealizowania. Chyba, że piąty to jest faktycznie koniec. Ej, Daria daje mi 9000, dziękuję. Co to mi jałmużnę. Ale już nie jestem aż tak bardzo biedny, jak zdążyłem was do tego przyzwyczaić. 60 parę tysięcy na koncie, jeszcze tutaj chyba 25 wpadnie z napadu. No, całkiem przyzwoity pieniądz. Może było za to przeżyć. Dobra, ustaw EMP. Nie, to tutaj chyba jeszcze nie jest koniec. Czy albo właśnie koniec. Nie, no dobra, lecimy z tym koksem. Oczywiście ekipę z poprzedniego napadu zapraszam. Wybranych, bo jeszcze Matixowi dam szansę. Taka ze mnie świnia. Tak. Kamizelka. Cała amunicja. No jest fajnie. Teraz tak, z ostatniego napadu. Dobra, zróbmy tak, póki co. Zróbmy tak. Sorry, koleś, może za chwileczkę dosłownie. A tymczasem, uwaga, uwaga. Członkowie ekipy. Co, nikogo nie ma? Naprawdę. Nie no, Matix jest, zaproszenie w drodze. Przecież. No i gra w GTA Online do tego, no naprawdę jestem skory dać mu szansę. Dobra, zaproszenia poprzyjmowane. Ale czemu tutaj nie chce wejść po prostu? No Matix został zaproszony. Więc zaproszenie już nie jest w drodze i przyjęte, patrzcie państwo, no i co się dzieje? Trzy osoby z mojej ekipy, no dobra, łącz się ze mną. No ja się powiedzmy nie liczę, no ale reszta się zgadza. Dobra. Ja wszyscy dołączą, możemy grać, tak od razu. No i wybaczcie, jak zwykle się nie przywitam z wami, Matix, Daria. A jedyne co mi pozostaje to salut w samej grze. W sumie, kurczę, jak sobie teraz myślę, że mógłbym jakoś wykombinować. Poszukać tej beznadziejnej jakościowo i technicznie słuchaweczki dołączonej do PlayStation 4 i jakoś to podłączyć do pada teraz. Ha. Ej, dobra. Można to później zrobić. Ej, ło, to wygląda nieźle. Gotowy. Taki koks w masce Punishera. Jakby Punisher nosił maskę. Chodzi mi bardziej o symbol. Tylko czaszka powinna być biała. Nie, dobra, ogólnie kiepskie skojarzenie. Nic nie pasuje. No dobra, sama czaszka. To, nic więcej. Nie, ale serio, dobra. Wypada się przywitać. Uwaga, uwaga, na salucik. Woo! Siema wszystkim. Dobra, ale jeżeli pozwolicie, chciałbym sobie poprowadzić teraz, więc pojadę sam. Swoją kurumą. No i Matix nawet się załapał, dobra i pięknie. No i ciśniemy. No sorry, Daria, że nie z tobą. No ale w sumie wszyscy możemy się zmieścić. O tym nie pomyślałem, że to jest czterodrzwiowe i czteroosobowe jednocześnie. Dobra, wiecie jakie radio ustawię, prawda? Dobra. No to tak, teraz tylko żeby się nie rozpieprzyć, bo mam naprawdę bardzo ważnych pasażerów ze sobą. Dobra, posłuchamy delikatnie Lestera, ja się skupię na drodze.
Fajerwerki radości widzę, że wreszcie udało się to zrobić. Wspólnie zagrać. Totalnie przypadkiem, naprawdę totalnie przypadkiem. Mój promotor i moja magisterka w tym momencie płaczą, że to robię, no ale cóż. Podam później chusteczkę, ewentualnie. Obowiązki obowiązkami, przyjemności przyjemnościami. Musi być czas dla wszystkiego, no ale jednak bardziej dla obowiązku powinien się znaleźć, prawda? Nie. Dobra, do tego mówię, że po tym odcinku będę musiał skończyć tą sesję nagraniową, ale spokojnie. A może nie? A może nie? Zobaczymy jeszcze. To jest sytuacja jeszcze do rozkminienia po drodze. Albo w trakcie samego napadu. Moment, co Lester studiował w więzieniu? Ci to ale tam mają służbę więzienną, nie? Pozwalają ci się uczyć i nie układają cię pałą cały czas? Kurde, nieźle. No i tak, najlepsze więzienia podobno są w Norwegii i Szwecji. Podobno nawet Breivik się skarżył, że ma tylko PlayStation 1. Klasycznego szaraczka u siebie i nie pozwalają mu grać w najnowsze gry. Czajcie moty, no bez przesady. Już ten koleś na stryczku nie zadynda. Nie, dobra, też nie będę taki skory we wtórowaniu wyroków, no ale no... No postrzelał sobie niczym w Call of Duty, niczym w No Russian, tylko na wyspie, na Utoi. Zresztą pisałem o nim pracę na studia. Znaczy nie o nim, tylko o samym wydarzeniu i o przedstawieniu tego wydarzenia w mediach na przestrzeni czasu. Ile razy nazwano go terrorystą, ile razy pominięto aspekt rasowy. O, trochę tego było. Piątkę dostałem. Zresztą zwykłem dostawać piątki na studia, kurde, stypendium naukowe. Rok rocznie. No, a magisterki coś napisać nie może. No taka, kurczę, powiedzmy, nielogiczność mojego życia. Nie, dobra, można długie sobie włączyć? Pewnie, że można. Czemu dopiero teraz to zrobiłem? Czemu dopiero teraz? O, ej, tą piosenkę też lubię. Ej, dalej, Daria, Matix, tańczcie, ozywajcie się. Kurde, cokolwiek. Nie, serio, abyście podłączyli teraz mikrofony? No byłoby was słychać w nagraniu, bo słuchawki mam podłączone do telewizora. Więc i ja bym was dobrze słyszał i widzowie. Czyli pewnie wy też, byście mogli siebie usłyszeć. No, w sumie... Usłyszeć swój głos w internecie, na kanale, który ma ponad 1000 subskrybentów, no to jest nie lada wydarzenie. Jasne. To jakby nagrać siebie na telefon i sobie puścić po prostu, odsłuchać swój własny głos. Porównywalne emocje, serio. Nie, naprawdę, czy ja mam problemy z samooceną? No sorry, problemy może i są, a może ich po prostu nie ma, no ale... 1400 osób po roku nagrywania? No jestem ciekaw, czy PewDiePie też miał taki okres, gdzie miał 1000 widzów. No pewnie miał, tylko ten okres trwał może parę godzin. Aj, Felix w tym roku zarobił ponad 7 baniek, tak w sumie abstrahując od tego wszystkiego, a jednocześnie trzymając się tematu PewDiePie'a. Nie no, spoko. Mógłby zarabiać więcej jak na moje, bo całkiem dużą część swoich dochodów przeznacza na fundacje i inne działalności charytatywne, więc czemu nie? Jak rośnie z niego taki drugi Bill Gates, to proszę bardzo. A do tego Bill Gates nie dlatego, że Felix stworzył jakiś, nie wiem, super system operacyjny czy nową firmę informatyczną, ale dlatego, że Bill Gates też większą część swojego majątku przekazał na cele dobroczynne. No i za to należy mu się chwała. I naprawdę, mój szacunek ma. A tak właśnie ma już od pierwszego Xboxa. Dobra, pozwólcie, że was jeszcze bliżej podwiozę. Może być tu. Dobra, tutaj zaparkujmy. Teraz tak, kto prowadzi? Bo jeżeli to jest ten z działkiem, to ja z chęcią bym usiadł na działko właśnie. Ale widzę, że nie. Więc dobra, pozwólcie, zajmę miejsce z tyłu. Poczuję się, jakbyście byli moimi szoferami. Nie inaczej, Daria moim szoferem, a Matix ochroniarzem. A ja jako ważna osobistość siedzę sobie z tyłu i delektuję się podróżą. No bo niestety barku tutaj nie ma, ani chyba nawet klimatyzacji, a ludzie z przodu nie włączyli radia. Więc na. Więc tyle z radoch, jeżeli chodzi o tą podróż z tyłu. No ale... Ej, właśnie, a sorry, już myślałem, że turbina z tyłu, ale nie, to tylko turbina. A nie, faktycznie to jest turbina, ale od EMP. A nie od silniku. W sumie to mógłby być silnik odrzutowy. Nie powiem, że nie. Co tu się... co tu się stało? Co to kurde było? No nie mów, że tak się właśnie skończy. Nasza zabawa z insurgentem. No powiedz, że nie.
Proszę cię, powiedz, że nie. Koleś, się tam nawet nie skacz, bo się zatreszczymy jeszcze bardziej. No wow, dobra, usiadłeś, spoko. Wow, ale... No nie wiem, co chciałaś, Daria, tutaj zrobić. Ale udało się wyjechać, chyba, choć nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. No nie, on się już pali, no czemu? No przecież wyjechaliśmy. Czy to już jest po ptokach? Czy to już jest po prostu po ptokach? No nie wróżę dobrej przyszłości w płonącym insurgencie, no ale kto wie. Może po którymś checkpointie to przestanie w ogóle grać jakiekolwiek skrzypce, że to będzie po prostu nieważne. No ale nie wiem, czy ujedziemy 5 km z płonącym silnikiem. No raczej nie. No, raczej fail. Aha. No dobra, nie chcę być seksistą, szowinistą. No ale kobieta za kierownicą i takie rzeczy się dzieją. Czy z tego można wyciągać jakiekolwiek wnioski na przyszłość? Generalizować? Skądże znowu? Można za to myśleć stereotypowo. Czy po prostu, no, jak to z kobietami bywa, że czasami po prostu parkują na 12 razy, zamiast po prostu wjechać. No ale nie, no bez przesady, to jest... Jak sobie mówić, że każdy facet to świnia. Większość. Tak samo jak z kobietami. Większość kobiet to kiepscy kierowcy po prostu, ale nie wszystkie. Tak samo jak nie każdy Arab jest terrorystą. Ale z drugiej strony każdy terrorysta jest Arabem. No dobra, już nie bawmy się w to po prostu. Rozegrajmy tą misję porządnie. Insurgent blisko, może uda mi się załapać na fotel kierowcy. No nie, nie udało się. Daria chce odkupić winy. No dobra. Czemu nie? Ja jestem skory do dawania drugiej szansy, nawet i trzeciej, i czwartej, i piątej, ale początki nie rokują dobrze. Ten dzwon z latarnią, trzęs ze słupem, wysokiego napięcia, obojętnie, po prostu kolizja. Już na samym początku. No może ta deszczowa pogoda wpływa troszeczkę na prowadzenie samochodu, no ale... No mimo wszystko można to jakoś pewnie kontrować, tam nie wiem... bardziej odbić kołami w drugą stronę, delikatnie dozować ręcznym, no nie wiem. Sposobów jest dużo. Ale dobra, okej, widzę, że wszyscy preferują podróż w totalnej ciszy. Nie, dobra, spoko. Spoko. Mi to nie przeszkadza. Jestem naprawdę typem gracza samotnika. Dla mnie gry online mogłyby się odbywać totalnie bez komunikacji. Serio, naprawdę. Dla mnie gry to jest taka odskocznia do innego świata, do mojego własnego, prywatnego świata. Więc nie tyle, że nie grywam w gry online, ale po prostu grywam rzadko i tam się nie socjalizuję zbytnio. Nie wchodzę do klanów, nie tworzę ekip. No GTA jest wyjątkiem i też w sumie kanał na YouTubie jest wyjątkiem. Bo jako gracz samotnik, kurczę, wrzucam filmiki z własnym komentarzem, no... Tu jest coś, kurde, nie tak. Ale nie zawsze wszystko musi być w życiu logiczne. Po prostu taki pomysł wpadł na wydanie jednej z pierwszych zarobionych pensji i tyle. No dobra, może nie jednej z pierwszych, no ale jednej z takich większych, gdzie oszczędności pozwoliły na zakup nagrywarki i słuchawek z mikrofonem. Dobra, widzę, przebijamy się. Też preferuję taką metodę poruszania się do celu. Daria, serio? No, i pięknie. No i nawet takie skróty, no, i bez żadnej kolizji większej od momentu kolizji tej pierwszej. Więc chyba mogę być spokojny o dalsze losy tej podróży, więc przenieśmy się do celu. Okej, i bezpiecznie, z gracją dojechaliśmy na miejsce. Daria, winy odkupione. Nic się nie stało. Puszczamy to totalnie w niepamięć. Choć będzie na wieki zapamiętane na serwerach YouTube'a. Dobra, ale problemy z parkowaniem dalej są! Nie, dobra, sorry. No ale ty wiesz, przecież to są tylko żarty, prawda? Dobra, teraz każdy to obczaja sobie. Dobra, ale to akurat bardzo dobrze znam. Strażników trzeba po prostu zabić. Dobra, tu nikogo nie widzę. Oj, sorry, jest jeden, a i dwóch. Jeszcze naukowców. Kurde. W jakiej kolejności się ich zabijało? No to będzie najgorszy moment tej misji. Tego skoku, tego napadu. Serio. Setki powtórzeń, wietrze. Bo nie ma między nami komunikacji, choć ekipa zgrana, więc może jednak nie setki, tylko dziesiątki. No dobra, uwaga. Snajpa.
Z tłumikiem oczywiście, musi być. Okej, dobra, widzę, ktoś już się zajął tym strażnikiem. Mam nadzieję, bo słyszałem strzał. Ej, dobra, dobra, tego da się ściągnąć tutaj? A, Matis wbija samochodem. Okej, tego jeszcze nie widziałem, ale... Okej, dobra. Czy przypadkiem tamten teraz nie zjeżdża z górki już, tam z prawej strony? W sensie, że tu... Gdzieś zaraz jakoś coś. Dobra, tamten ściągnięty. No... Kit! Nie mogłem czekać, o kurde. O kurde, no nie. No nie! No zabijcie go! No, dobra, dobra, moja wina, przyznaję się, bez bicia, serio. Alarmujesz cel, tak jest, to ja. Nie trafiłem. Śwignęło mu coś koło ucha, ale no kurde, niestety, był to strzał chybiony. Dobra, szybki restart. Tu skupmy amunicję, bo niby czemu nie? Tak. Nie wiedziałem, że można. Znaczy nie, inaczej, wiedziałem, ale nigdy nie korzystałem, bo zazwyczaj jestem biedny. Choć nie ostatnio. Dlatego właśnie zazwyczaj, a nie zawsze. Dobra, wybaczcie mi tą wtopę. Ten delikatny unfal z mojej strony. Chyba się, czemu jeszcze maski nie założyłem? A to przez to wszystko jasne, dobra. Zrób to czym prędzej, proszę cię. No, dobra, no i teraz to się musi udać po prostu. Na pewno nie jak będę z krzaków strzelał, widząc same krzaki. Oj, z tym drugim się udało, bo tam widziałem, że biegał. A, naciśniemy. No nie potrąć dali, kurde, no. Z tej samej ekipy, a tak na granicy ryzyka, no. Dobra, dobra. Zasięg wzroku na radarze pokazuje pole widzenia przeciwników. Unika ich, aby nie zostać zauważonym. Dobra. No i teraz tak, serio. Tego gościa trzeba ściągnąć. Ale jak podjedzie troszkę bliżej. No. No kurde, teraz. No jak nic, trafiłem go przecież. I w dupę. Tak, dla bezpieczeństwa. Dobra. Teraz tak, tryb skradania. I nie wiem, jak my mamy ich pościągać. Dobra, może ja pójdę z tej strony. Tutaj potrzeba chyba dwóch? Nie, nie potrzeba dwóch. Uwaga. Stop, ale przecież dużo moich broni ma tłumiki. No właśnie, chociażby karabinek specjalny. Bezkolbowy nie ma tłumika akurat, ale specjalny ma. Ej, dobra. To dadzą radę beze mnie, kurde. To się dalej lamo skradaj, ale... Ej, serio, tam zostało raptem dwóch czy trzech do ściągnięcia tylko. Daj sobie radę, o kurde. No, żeby moja ekipa była bardziej ogarnięta ode mnie. Super, nie, naprawdę, super. Daj ten jeden, wszyscy. Ale alarm. Cholera, ale nikogo nie ma. Dawajcie insurgenta. No alarm, co z tego, że kurde słychać w uszach alarm jak... No właśnie, insurgentem wystarczy podjechać. Czekaj, a dasz mi się przejechać? Dasz mi się przejechać też kawałek? Dzięki. Dobra, pięknie. Tylko szybko, bo ten alarm naprawdę chyba zaraz ktoś to musi usłyszeć oprócz nas. Dobra, trzeba było oczyścić drogę, chociażby stanęli dalej gdzieś. Dobra, znowu kolejny raz prawie Darię potrąciłeś. Dobra, niech któryś z was to skakuje, bo mi to nie wyjdzie. A może? A może? Kurde, dobra, no jednak ja... To będzie straszne, tyle wam powiem. To będzie autentycznie straszne, ale spróbujmy. Że co? Dobra, aha, po prostu tylko tyle? Aha. No to nie jest trudne. Przecie, kurde, a jednak. Ale, no kurde. Dobra, kit, spokojnie, spokojnie. No fucking shit. No kurde. A przysiągłbym, że wcisnąłem dobrze. No! Cholera, ale i tak zbyt długo mi to zajęło. Podszedł pod koła. Aha, czyli po prostu mamy uciec czy odjechać? Okej, możemy odjechać na przykład furgonetką. Ej, spoko, takie przykrywki się nie spodziewałem. Wy tylko wyłączyć światła i prosto do celu. Czyli uciek stąd trzeba. No i radio. Jeszcze zdają moje preferencje radiowe. No nie wierzę. Jaki to naprawdę
zrządzenie losu, pozytywny zbieg wypadków, że dwie osoby z ekipy się trafiły. A starczyło po prostu zagrać w innej porze niż 12. 12 po południu. Choć powiedziałem, że o 12 wieczorem też mi nie było zbyt kolorowo. I jeszcze dyskoteka światłami, no kurczę, teraz dbają naprawdę o wartość audiowizualną tych materiałów. Ojej. Okej, dobra. Czy nas zauważyli? Ej, no nie wierzę, to się udało. Dobra, ja chciałem powiedzieć, że za pierwszym razem to byłoby kłamstwo, bo ja wtopiłem. No ale gdyby nie ja, to by się udało za pierwszym razem. No i właśnie dlatego tym razem nie platyna, niestety. No ale... Napad na Humane Labs. Odhaczony z mojej listy. Pora zająć się kolejnym. A jaki będzie kolejny? Cholera, nie wiem, serio, nie wiem. Nie jest ich aż tak znowu dużo, żebym miał ich, kurczę, nie zapamiętać, ale po prostu nie wiem, w jakiej kolejności są ustawione. I co już zrobiłem, a czego jeszcze nie. No, w każdym razie, kochani, ja w tym miejscu ten odcinek kończę, no ale naprawdę należą się wielkie podziękowania Matixowi i Darii. Albo w sumie, jeżeli patrzę alfabetycznie, to Darii i Matixowi za udział w tym odcinku. Naprawdę oni pociągnęli to zadanie do końca, tak, że udało się tak, jak się udało, a nie po prostu, że wtopiliśmy to. Wielkie dzięki, kochani, za oglądanie, trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!